Siema, z tej strony Predon D. Dziś nagrywam kolejny poranniczek, tylko tym razem ze Zombs.io. Zapraszam do oglądania. A więc tak jak mówiłem, dziś nagramy sobie ze Zombs.io. Pokażę dokładnie, jak ulepszać wszystko naraz. Pierwsze co, wchodzimy na zombs.io. Tak. To nam się ładuje. Tu zapisujemy swoją nazwę. Jeszcze nazwę bez nazwy. Wejdę gdzie jest mało ludzi, żeby nie lagowało. Na przykład tu, klikamy sobie potem, jeśli ktoś chce disable. No i play. Kiedy sam się już uruchomi, to mi się to trochę ścina. O, będzie już widać mnie. Tak, tylko wam teraz pokażę. Stawiamy sobie tego Goldstarza. Czekajcie, potrzebujemy 5000 golda. Kurde. No to chwilkę sobie pokopiemy, żeby mieć te 5000 golda. Wiem, że mogę was zanudzić, ale chwilkę to potrwa. Musicie wyczekać, bo cięcia nie umiem robić, więc ostatnio próbowałem zrobić cięcie, no i widzieliście, co się stało. Wyszły mi dwa osobne filmy, więc po prostu, no wiecie co. Ok, mamy już Gold Starsze, to nam się produkuje. No w takim razie teraz czekamy. Na 5000 golda czekamy. Chciałbym umieć zrobić cięcie, bo trochę pewnie się zanudzicie. No ale nie umiem robić i musicie przeżyć. Jeśli kogoś to nie interesuje, jak będę kopał, no to po prostu jeśli kogoś to nie interesuje, no to możecie sobie po prostu przewinąć ten moment we filmie. Powiem, że większość was nie będzie interesowało, to więc można przewinąć sobie we filmie. Nie muszę wam już tłumaczyć chyba jak. Ale mam nadzieję, że wyczekacie, bo mam już te 3000 golda, więc zaraz wam wszystko pokażę. Jak ulepszyć wszystko naraz. Jeszcze chwilka. Jeszcze 1500. Jeśli ktoś wie, jak w programie OBS Studio da się robić takie cięcia bez dzielenia na dwa filmy, albo program, w którym da się połączyć te dwa filmy, tak żeby to wyszło jako cięcie, no to gdybym mógł was prosić, napiszcie mi w komentarzach link do strony albo programu. Po prostu te cięcia mi się bardzo przydają, a na razie nie wiem, jak je robić. Mam nadzieję, że teraz nie zginiemy. Ok, mamy już 5000.
Także ulepszamy teraz Gold Stasha. No i przytrzymując lewy shift, to możemy te mury po prostu tak kłaść. A żeby ulepszyć wszystko, to po prostu klikamy lewy shift, znaczy naciskamy na coś do ulepszenia. Widzicie, mamy tutaj 2 stone 5 gold. Potem klikamy lewy shift, no i mamy do ulepszenia wszystko. Po prostu klikamy E, no jak widzicie, wszystko nam się ulepsza. W takim razie w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.